Dzień dobry Państwu, witam Was w środę z serca redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. I dzisiaj skoncentrujemy się, tak jak Wam zapowiadaliśmy, na serii tajemniczych zgonów wśród różnego rodzaju rosyjskich oligarchów, menadżerów, przedstawicieli dużego biznesu i dużych pieniędzy. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Niemczyk, były wiceszef wywiadu UOP, ekspert do spraw służb specjalnych, człowiek, który na pewno ma na temat tych sytuacji jakąś swoją tezę, którą się zaraz z nami podzieli. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dziękujemy za wizytę w raporcie. Ja chwilę pogadam, bo ja tu sobie specjalnie na potrzeby naszej rozmowy wypisałem takie co bardziej interesujące i ciekawe przypadki. Zacznijmy może tak. 19 kwietnia. Policja w Hiszpanii znajduje ciało 55-letniego biznesmena, to Sergiej Protasienia. Państwo mnie mogą poprawiać, jeśli ja coś źle wymawiam. Ja nigdy nie miałem do czynienia z językiem rosyjskim, proszę mi wybaczyć. W luksusowej willi został znaleziony przez policję martwy. On, jego żona i córki. Jest rozważana oczywiście hipoteza rozszerzonego samobójstwa, ale sama hiszpańska policja badająca sprawę nie wyklucza, że doszło do pozorowanego samobójstwa, że doszło tak naprawdę do zabójstwa. Sam syn pana Sergieja w rozmowie z gazetą Daily Mail stwierdził, że nie wierzy w to, żeby tata miał popełnić samobójstwo i wymordować swoją rodzinę, że nigdy nie był wobec rodziny agresywny, jest przekonany, że został zamordowany. Samo to jedno zdarzenie może nie byłoby dziwne, ale potem mamy całą serię. Dzień wcześniej, 18 kwietnia w Moskwie, w identycznych okolicznościach ginie, dodajmy, że ten mężczyzna był głównym księgowym koncernu gazowego Nowatek. A dzień wcześniej w Moskwie ginie były wiceprezes Gazprom Banku, Władysław Awajew. W identycznych okolicznościach znaleziony martwy wraz z rodziną. Tu rosyjska policja nie ma żadnych złudzeń, że ich zdaniem doszło do rozszerzonego samobójstwa. Ale już wcześniej, w zasadzie od początku wojny, mieliśmy do czynienia z całą serią tego typu dziwnych przypadków. Ja lecę dalej, bo to nie koniec. 25 lutego. Odkryto śmierć Aleksandra Tuliakowa, który zajmował w Gazpromie wysokie stanowisko w ich strukturach finansowych. Powiesił się w garażu swojej willi, zostawił list pożegnalny, którego treści nigdy nie ujawniono. Miesiąc wcześniej, 30 stycznia, policja znalazła ciało 60-letniego Leonida Szulmana. To z kolei szef działu transportu firmy Gazprom Invest. To spółka córka Gazpromu, gdyby ktoś się zastanawiał. Zmarł od ciosu nożem w łazience. Miało to być samobójstwo, które według ujawnionego w tym wypadku listu pożegnalnego popełnił dlatego, że nie mógł znieść bólu, który sprawiała mu złamana wcześniej noga. To jest przyczyna, którą policja podała. No i jeszcze przy okazji zupełnie tajemnicze ciało, okoliczności śmierci biznesmena wcześniej związanego z Łukoilem, Aleksandra Subotina. Ten z kolei miał umrzeć po wyniku zabiegu szamańskiego. Takim zabiegom szamańskim poddawał się od dawna, miał za ich pomocą leczyć kaca. Tym razem nie wyleczył kaca, tylko w wyniku tego zdarzenia zmarł. A jak oczywiście możemy założyć, że wszystkie te zgony nie mają ze sobą nic wspólnego, no ale nie tylko my tutaj, ale też i jak czytałem wiele tekstów na ten temat również w światowych mediach, wszyscy zwracają uwagę, że raczej nie są to przypadkowe śmierci ze sobą niepowiązane. No tak, jest wiele hipotez. Rzeczywiście w światowych mediach krąży teza o właśnie serii zabójstw związanych z jakąś aktywnością przestępczą czy służb specjalnych. Ja bym do tego jeszcze dodał, czym pana może zaskoczę, jeszcze do jedną ofiarę, mianowicie Denisa Kiriejewa. Denis Kiriejew to był członek ekipy negocjacyjnej po stronie ukraińskiej, który wchodził w skład takiej delegacji, która pojechała do Homla w pierwszych dniach marca. Tak. Tego roku na rozmowy z przedstawicielami Rosji. Tam chodziło o korytarze humanitarne, chodziło o te takie pierwsze sprawy związane z rozejmem, może już z wymianą jeńców. W każdym razie on został zastrzelony przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Tam nie ma żadnych wątpliwości co do okoliczności jego śmierci. No, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, zakładam, chciała go aresztować. On nie chciał się dać zaaresztować. Został zastrzelony. I Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ogłosiła, że no właśnie doszło do zastrzelenia zdrajcy. Następnego dnia ukazał się komunikat wywiadu ukraińskiego z kolei, wywiadu wojskowego, Głównoje GUR on się nazywa, czyli Głównoje Uprawlenie Rozwiedki, który określił go jako bohatera, który wspólnie z dwoma innymi oficerami wywiadu wojskowego Ukrainy zginął w trakcie operacji specjalnej.
Dlaczego ja to dodałem? No właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że tutaj jest dużo osób związanych z finansami, a pan Denis Kiryjev był finansistą przez właściwie całą swoją zawodową karierę, był związany albo z bankami, albo z Ministerstwem Finansów. Kilka dni później miał zostać szefem Banku Centralnego Ukrainy. No, ciekawe, czy doszło do zdrady, jak stwierdziła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, czy wręcz przeciwnie, był uczestnikiem supertajnej operacji specjalnej wywiadu ukraińskiego, to może się dowiemy za 100 lat. W każdym bądź razie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten zbieg okoliczności, że z jednej strony giną ludzie z sektora finansowego, z drugiej strony mamy tajną operację wywiadu ukraińskiego, bo to na pewno było, prawda? Która no, jak domyślamy się, dotyczy świata finansów, no bo cóż innego ten człowiek miałby robić. Oczywiście gdzieś tam mógł miotać na zapleczu tych negocjacji, ale ja bym powiedział, że pewnie to raczej w tej branży, na której się najlepiej znał. I teraz wróćmy do początku wojny. Na początku wojny mamy wyciek takiej rozmowy telefonicznej pomiędzy Putinem a ministrem Szojgu. To są zupełnie pierwsze dni operacji, kiedy Putin ochrzania, niezbyt mocno, ale jednak, że tak powiem, dosyć stanowczo, ministra Szojgu za brak postępów w tej ofensywie rosyjskiej na terenie Ukrainy. Szojgu się jakoś tam tłumaczy i dla porównania Putin mu zwraca uwagę, że wojsko się, że tak powiem, zachowuje słabo, nie ma postępu, a weź przykład z Elwiry, że Elwira sobie świetnie radzi. Kto to jest Elwira? Elwira to jest szefowa Banku Centralnego Rosji, czyli w pewnym sensie można powiedzieć kobieta, która miała zapewnić płynność finansową Rosji na wypadek sankcji, na wypadek właśnie wojny, na wypadek różnego rodzaju blokad finansowych. Rosjanie musieli przeprowadzić gigantyczną operację prania pieniędzy, po to, żeby zrobić sobie w różnych bankach na świecie, czy w różnych innych ukryty, w różny inny sposób ukryte, no, duże środki finansowe na działalność i dyplomatyczną, i szpiegowską, i prawdopodobnie różnego rodzaju lobbying, no ale też przede wszystkim na płacenie tych długów, które jakby doszło do poważnych sankcji, blokady finansów rosyjskich i ich operacji zagranicznych, no żeby takie środki mieć. Ja myślę, że miliardy dolarów musiały wypłynąć i zostać gdzieś pochowane na różne słupy po prostu, no, czy w różnych dziwnych miejscach. No, jeżeli miliardy dolarów wychodzą na rzekomo na interesy państwa, no, jakaś tam część na interesy tego bandyckiego państwa, bo to trudno nazwać jakimiś państwowymi interesami, to co oni w tej chwili robią. No, w każdym razie, no, to istnieje ogromna pokusa, żeby część tego zniknęła. No to przypomnijmy sobie sprawę FOZ-u z początku lat 90., gdzie pieniędzy chyba więcej zostało ukradzionych, niż zostało przeznaczone na, że tak powiem, wsparcie interesów ekonomicznych państwa. Ja myślę, że sporo ludzi po prostu ukradło duże sumy przy okazji i ci, którzy giną, to są ludzie, którzy albo wiedzą, albo sami uczestniczyli w tym i to są jakieś porachunki, albo wiedzą, kto ile ukradł i ci, którzy się boją tego, że to się prędzej czy później wyda i że te ukradzone środki stracą, zabezpieczają się. Ja myślę, że i dlatego włączyłem do tego sprawę Denisa Kiryjeva, bo bym nie wykluczył, że on jako człowiek w sposób naturalny w środowiskach bankowych, przecież przed wojną jakby te relacje rosyjsko-ukraińskie były, no powiedziałbym, co najmniej poprawne. Pańskiej ocenie tego typu operacji. Oczywiście, podkreślmy, nie wiemy, jak była. Tak, oczywiście, ja spekuluję. Spekulujemy, ale no tak jak sami państwo, no, po to zaprosiliśmy eksperta, który jakby siedzi w tym, na co dzień bada, żeby nam to wytłumaczyć. Nie mamy żadnej wiedzy, ale możemy się domyślać. I czy pan sobie wyobraża, że tego typu operacja, żeby rzeczywiście, załóżmy, że wygląda to tak, jak pan przedstawił, czy tego typu operacja mogłaby się odbyć za plecami Putina, bez jego wiedzy, bez jego zgody? Nie wykluczyłbym, tym bardziej, że podkreślam, że ja myślę, że znaczy na pewno za wiedzą i zgodą Putina było, że tak powiem, zabezpieczenie dużych środków. No właśnie, o tym. Tak, żeby fakt, że one należą do Rosji czy do Rosjan, był ukryty, to się na pewno działo za jego wiedzą i zgodą. No, no właśnie, jakby sam fakt wymienienia szefowi Banku Centralnego jako kobiety, to dobrze radzi. On zresztą tam zwrócił uwagę, że ona, tak jakby ona sama była na wojnie, tak? Że te agresywne, odważne zachowania ją za to pochwalił. No to jakby
próba utrzymania stabilności rubla nie należy do jakichś działań czysto wojennych, prawda? No chyba, że to się robi nielegalnymi metodami i wtedy to zaczyna nabierać, że tak powiem, rumieńców. Więc ja bym chciał, jakby wracając do listy, którą mam przeczytał, no ja być może pan odpowiadając za transport w Łukoilu, tak? Czy już nie pamiętam, gdzie on był w już tym... szukam, prawda? Proszę mówić. Czy Gazprom Invest, czy Łukoil Invest. Gazprom Invest może akurat jest przypadkiem. Natomiast rzeczywiście fakt, że ci ludzie byli powiązani z sektorem finansowym albo państwa, albo z sektorem finansowym dużych korporacji rosyjskich, wydaje mi się, że to jest... Nasz się prosi o to, żeby tego rodzaju hipotezę postawić, bo... No właśnie, natomiast to się działo za wiedzą i zgodą Putina. Jeżeli tam były kradzieże, a właśnie podejrzewam, że to o to chodzi, bo znaczy, oczywiście, że już trochę wracamy do takich czasów zimnowojennych, kiedy no, próba zabójstwa Skripala, zabójstwo Litwininki, zabójstwo kilku innych dysydentów z Rosji czy z Czeczenii, których usiłowano lub skutecznie udało się zamordować, no pokazuje, że Rosja wraca do tych butów takich zimnowojennych, gdzie sam fakt, że ktoś jest przeciwnikiem politycznym, już jakby powoduje, że jego życie może być zagrożone. Ale ja bym powiedział tak, że jakby w pewnym etosie służb specjalnych jest, że takiego przeciwnika wprost się nie zabija. Znaczy, zabija się osoby, które nadużyły zaufanie. Prawda? Więc jeżeli ktoś wszedł w relacje na poły urzędowe, a na poły mafijne, prawda, i właśnie czy uczestniczył w kradzieży pieniędzy, czy ją obserwował, a potem zastanawiał się, co ma z tą wiedzą zrobić. Więc ja bym powiedział, że tutaj jest ten klucz, że gdyby ta operacja była przeprowadzona tak, jak powinna po myśli, nie wiem, Putina, szefowej Banku Centralnego, czy różnych tam rosyjskich decydentów z Kremla, to by tych ofiar nie było. Ja myślę, że tam doszło do jakiejś defraudacji. Tak sobie umiem tą logiczną... Że zginęli, bo ukradli pieniądze, które Putin chciał zabezpieczyć. Tak, albo ukradli, albo wiedzieli, kto ukradł i nie wiem, albo go na przykład szantażowali, albo sam fakt, że na przykład wiedzieli, że ktoś ukradł i istniało ryzyko, że się podzielą z kimś tą wiedzą, tak, że tamte osoby poniosą konsekwencje. Gdzieś tutaj bym szukał wątku takiego na styku działalności służb i bandyckiej. No tak, bo tak jak pan powiedział, czy wiemy dobrze, i to nie jest żadna tajemnica, i tu już nie musimy tak naprawdę spekulować, wiemy dobrze, że rosyjskie służby specjalne mordowały w przeszłości przeciwników Władimira Putina. To jest cała długa lista. Tak. Dlatego też o tym rozmawiamy w tym kontekście, bo aż się prosi o takie wyjaśnienia. Nawet czytałem jeden z ukraińskich dziennikarzy, który analizował tę sytuację, postawił z kolei taką tezę, że być może te śmierci miały posłużyć jako straszak. Znaczy bo to nie są żadne... Wiadomo, że w biznesie rosyjskim są tak wielkie pieniądze, że ludzie, nawet piastujący stanowisko, jakiegoś tam wysoko postawiony człowiek w strukturach finansowych spółki córki Gazpromu, to żyje jak król ozłocony. Natomiast to nie są ludzie na najwyższych szczeblach władzy, to nie są najgrubsze ryby rosyjskiego biznesu. I on snuł takie przypuszczenie, że być może odstrzelono, potocznie mówiąc, akurat tych, żeby zastraszyć co ważniejszych, żeby zobaczyli, uciekniesz na zachód, ujawnisz, co robimy, wyłamiesz się z szeregu, zginiesz ty i twoi najbliżsi. No tak dalece nie wiemy, o co chodzi, bo przecież spekulujemy, obaj to podkreślamy, że właściwie prawie każde rozwiązanie, które się da logicznie uzasadnić, nie jest wykluczone. Ale ja bym powiedział nie, że dla samego straszenia się takich rzeczy nie robi. Znaczy ja bym powiedział tak, że jeżeli się chce kogoś nastraszyć, to mu się dzieci porywa. Da? Znaczy już na takim poziomie, że tak powiem, przestępczych skłonności i przestępczej moralności, to dla samego przestraszenia, nie wiem, konkurenta, chyba czegoś takiego by się nie robiło, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, nie wiemy, jak ten konkurent się zachowa, bo on może z jednej strony brnąć w te swoje tajemnice, ale może... czy na tyle przestraszyć, że pójdzie i opowie, żeby to się wyrzucić, tak? I zapewnić sobie jakieś tam bezpieczeństwo. Więc ja bym tutaj, mi się wydaje, że to jest trochę przespekulowane. Znaczy, jakby ja, przyglądając się wielu zabójstwom samobójstwom na styku służb specjalnych i na przykład świata przestępczego, ja bym powiedział właśnie to najczęściej takim powodem pewnego rodzaju egzekucji, no bo to jest po prostu egzekucja, jeżeli to jest zabójstwo, albo nawet doprowadzenie
zmuszenie kogoś do samobójstwa. Też możemy sobie wyobrazić, że kogoś się tak zaszczuje, że on już nie jest w stanie funkcjonować normalnie i uznaje, że ta presja nie jest taka silna, żeby się jej pozbyć, to jedyne wyjście to jest właśnie, że tak powiem, wziąć sprawę we własne ręce. Że to jest raczej kwestia nadużycia zaufania, że gdzieś musieli w jakimś procesie uczestniczyć i albo było ryzyko, że tego te zaufanie zawiodą, albo właśnie próbowali szantażu, albo próbowali, albo sam fakt, że mają tą wiedzę, był na tyle kłopotliwy dla kogoś, że uważano, że bezpiecznie się ich pozbyć. Nie, raczej mi się wydaje, że tu nie chodzi o... Sposobów zastraszenia jest kilka razy więcej niż że tak powiem, zabijanie kogoś w otoczeniu. No ja też tutaj, Państwo już głosują w czacie, zapytaliśmy Państwa, czy wierzycie, że to są samobójstwa. No aż 85% już odpowiedziało, że nie. Znaczy również nasi widzowie nie wierzą w to, że to są samobójstwa, że to są przypadkowe śmierci. Czy jedna, dwie może dałoby się powiedzieć, a dziwny zbieg okoliczności. A jest tu za dużo dziwnych zbiegów okoliczności, plus właśnie, trzeba podkreślić, no wiemy, jak w przeszłości działały służby specjalne, wiemy, w jaki sposób Putin rozprawiał się ze swoimi wrogami. No tak, ale ja nie bez powodu wróciłem do lat 50., 60., 70., do czasu zimnej wojny. Historia wtedy, rosyjska. Wtedy, kiedy tych zabójstw było relatywnie najwięcej, dlatego że wtedy się wykonywało na przykład wyroki śmierci na zdrajcach, tak? Czyli na defektorach, na oficerach wywiadu, którzy przychodzili na drugą stronę. To były takie przypadki, kiedy albo właśnie takie zabójstwa o charakterze politycznym. Ja bym powiedział, że znowu Rosja wraca na te tory od zabójstwa Litwinienki. Jakby uznali, że pewne nieprzekraczalne granice jednak w jakimś interesie można, ale ja bym nadal powiedział, że to nie jest w takiej skali i to nie są moim zdaniem takie konteksty, które by sugerowały, że to są czysto takie polityczne porachunki. Dlatego wydaje mi się, że tutaj musi być jakiś wątek kryminalny i dlatego też zwracam uwagę tak, że gdzieś tam nadużyli zaufania. Pańska teza o tym, że to jest że za tym wszystkim kryją się pieniądze, jest o tyle interesująca, że wiemy dobrze, że de facto, oczywiście, nie zapominajmy, że cały czas trwa realna, prawdziwa wojna, na której giną ludzie, której ofiarami są również cywile, dochodzą do nas nowe, kolejne, przerażające informacje o ludobójczych wręcz działaniach rosyjskiej armii w Ukrainie, ale w tle tego, czy nad tym wszystkim, trwa duża wojna gospodarcza. Wszyscy liczymy na to, że sankcje zdławią Rosję, zduszą Rosję, uniemożliwią jej dalsze prowadzenie tej wojny. W związku z tym teza o tym, że Putin przewidział taką sytuację i postanowił zabezpieczyć jak największe środki na tą wojnę, również w sposób nielegalny, jest w mojej ocenie, nie wiem jak Państwo, też zachęcam, żeby to komentować, dzielcie się z nami swoimi opiniami, w mojej ocenie to jest jak najbardziej sensowna i uzasadniona teza w tej sytuacji. Tak, i dlatego dodałem do tej listy Denisa Kiryjewa, bo myślę sobie, że jeżeli wywiad ukraiński, wojskowy wywiad ukraiński skądinąd, wyprowadził tajną operację z udziałem człowieka, który no, całe życie swoje spędził w finansach, to być może gdzieś Ukraińcy uczestniczyli w tych procesach wyprowadzania pieniędzy. Nie zapominajmy, że jednak przed wojną frakcja prorosyjska była bardzo silna na terenie Ukrainy. Prorosyjska partia, opozycyjny blok Za życie, to była druga partia w ukraińskim parlamencie. Medwedczuk, aresztowany w trakcie próby ucieczki do Rosji, jeden z liderów tej partii, rosyjski oligarcha skądinąd, ojcem chrzestnym jego córki jest Władimir Putin, więc to też bardzo bliskie. No więc te środowiska mogły uczestniczyć, tym bardziej, że jednak na Zachodzie, czy nawet w tych krajach, w których ktoś tam próbuje robić porządek z lewymi pieniędzmi, tak? Z rajami podatkowymi, tam pewnie inaczej byłyby traktowane ukraińskie pieniądze niż rosyjskie pieniądze, prawda? Więc ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tam się okazało, że wywiad ukraiński próbował przejąć kontrolę albo przynajmniej wiedzę na temat tych finansowych operacji i ten Denis Kiryjew w tym ramach brał udział, więc znowu nawet nie wiemy, czy oni się znali, prawda? Nie ma żadnych powodów, żeby twierdzić, że oni współpracowali, ale model, że tak powiem, człowieka jest tutaj pasuje, że gdzieś te operacje finansowe w tle tej wojny mają ogromne znaczenie. Ciężko nam będzie dłużej na ten temat spekulować, no bo tu, chociaż tak jak pan powiedział, no hipotez jest wiele, teorii jest wiele,
Ale ja znowu, ja powiem, znaczy ja, żeby była jasność, ja, my nie, znaczy, ja zaprosiłem wczoraj pana Piotra do programu, pan Piotr nie mówił mi, jaką ma tezę, ja chciałem poznać ją tak jak widzowie, mnie to jak najbardziej przekonuje, mówię, cały czas pytam, jak państwa, ja sam nie wpadłem na ten wątek, więc cieszę się bardzo, że pan nam tą wizję przedstawił. Chciałbym jeszcze chwilę, żebyśmy poanalizowali samego, no, głównego antybohatera tej sytuacji i jego zdolności do prowadzenia działań wywiadowczych, bo Putin, no, jest człowiekiem służb specjalnych, to nie jest żadna tajemnica, wywodzi się z KGB, otacza się KGB-istami. Nawet wielu ekspertów zwróciło uwagę, że ta wojna idzie tak, jak idzie, głównie dlatego, że nie prowadzą jej wojskowi, tylko pierwsze skrzypce grają tam ludzie wywiadu. Jak pan ocenia działania rosyjskiego wywiadu podczas tej wojny? Ojej, to jest, ja bym powiedział tak, najważniejszą rolę, jaką miał wywiad do odegrania, miał wykonać przed tą wojną. Znaczy ja mam takie wrażenie, że służby rosyjskie miały trzy ważne zadania. Pierwsze dwa zadania to był służba wywiadu rosyjskiego, służba wierzchniej rozwiedki kierowana przez Naryszkina, skądinąd właśnie kolegi jeszcze z Petersburga, Władimira Władimirowicza. Więc ja myślę, że oni mieli dwa zadania. Znaczy, po pierwsze, rozpoznać ryzyko poważnych sankcji nakładanych przez Zachód. Także, że tak powiem, podejmowanie działań, żeby te utrudnić maksymalnie te sankcje. Ja myślę, że to, że tak powiem, ludzie Naryszkina, ludzie wywiadu cywilnego, ludzie SWR z jednej strony, że tak powiem, inspirowali te środowiska takie prorosyjskie. No, co tu w ludzi? No, Salvini, Marie Le Pen, prawda? Niestety pewne kierunki pokazują w stronę Węgier, niektóre kierunki pokazują gdzieś tam w stronę też i Hiszpanii. No, w każdym bądź razie ta międzynarodówka, taka powiedziałbym, ksenofobiczna, oni nie przewidzieli skali Solidarności, nie zrozumieli tego i tutaj, że tak powiem, zawiedli. Druga operacja, to moim zdaniem oni mieli przedstawić dowody na to, że na Ukrainie były przygotowania do uruchomienia produkcji broni masowego rażenia. Plotki, które rozpowszechniano, no, wszystkim w amerykańskich portalach, w europejskich trochę inaczej wyglądało, w amerykańskich portalach poszła plotka, że tak naprawdę COVID został wyhodowany na Ukrainie. Twierdzono, że jest sieć laboratoriów, które pracują nad bronią biologiczną. One są de facto tam zarządzane jakimś dziwnym sposobem, spiskiem jakimś przez Stany Zjednoczone. Ze trzy te laboratoria miały być lokalizowane na terenie Ukrainy i z jednego z nich miał pochodzić COVID, który tylko był podrzucony w Chinach, w Wuhan. Ja mam wrażenie, że Naryszkin miał znaleźć jakieś dowody. On zresztą sam twierdził, że on wie, że na Ukrainie były prace nad odtworzeniem wojny, broni atomowej. Nigdy nie przekazał żadnych dowodów. Zresztą z poziom dewastacji elektrowni w Czarnobylu podejrzewam, że jest z tym związany, że oni jednak szukali albo nawet próbowali spreparować dowody nad tym, że właśnie gdzieś w elektrowni w Czarnobylu było laboratorium, które pracowało nad bronią atomową. Skądinąd byłoby to logiczne, no bo i tak jest naturalne promieniowanie, a wiadomo, że się śladów, że tak powiem, działania z bronią atomową szuka, że tak powiem, znaczy, tak, szuka promieniowania. Gdybym ja chciał ukryć gdzieś fabrykę broni jądrowej, no to właśnie ukryłbym ją na terenie miejsce, Czarnobyla. Prawda? Idealne miejsce. Jeszcze nie ma, że tak powiem, normalnej ekipy energetyków, która gdzieś tam popatrzyła na ręce. Więc zdewastowali kompletnie to, być może właśnie próbując znaleźć dowody, albo nawet je spreparować. I moim zdaniem tutaj zawiedli. Po prostu wywiad rosyjski zawiódł, nie przewidział tej Solidarności Światowej, ani nie potrafił, że tak powiem, znaleźć argumentów, które by broniły tez o właśnie chociażby broni masowego rażenia tworzonej na Ukrainie. Natomiast już zupełnie inaczej jest moim zdaniem z FSB. Federalna Służba Bezpieczeństwa odpowiadała za ten odcinek dotyczący sytuacji wewnętrznej. I tu chciałbym zwrócić uwagę, rzeczywiście oni, Rosjanie, liczyli, mieli nadzieję, że będą witani tam z kwiatami. Proste rachunki, które mówiły, o jakie może być potencjalne poparcie ludności na ukraińskiej, mieszkańców Ukrainy, bo niektórzy są Rosjanami, też trzeba pamiętać, prawda? Albo Ukraińcami, którzy nawet nie mówią po ukraińsku. Ale wszystko jedno, szacowano, że około 20%. Ja bym powiedział, że niezależnie od badań opinii publicznej takie poparcie miały mniej więcej prorosyjskie partie. Znaczy sama ta opozycyjny blok Za życie miał do 13% poparcia, tam jeszcze kilka mniejszych prorosyjskich partii uzupełniało się na te 20%.
na te 20%. I tu rzeczywiście mówiło się, że ta piąta służba, czyli Departament Operacyjny Federalnej Służby Bezpieczeństwa, taki płytki wywiad na obszary byłych państw Związku Radzieckiego, bo właśnie to akurat służba wewnętrzna, Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służba kontrwywiadowcza się tym zajmuje, bo Rosjanie do końca się do tej pory się nie pogodzili, że te państwa naprawdę są, to też warto, tak powiem, za granicą. Warto podkreślić, że w strukturach rosyjskiego wywiadu sprawami Ukrainy zajmuje się służba wewnętrzna. No właśnie, bezpieczeństwa wewnętrznego. No i tam, no tam była ogromna operacja. Od właściwie 2013-2014 roku tworzono tam magazyny broni, szkolono dywersantów, wyszukiwano ludzi o prorosyjskich poglądach po to, żeby ich przekabacić do tego, żeby oni potem w razie czego tworzyli różne komitety, no właśnie niepodległych republik ludowych, tak na wzór tej ługańskiej czy donieckiej. I te osoby oni znaleźli, tylko no, mówi się, że część tych pieniędzy zostało zdefraudowane. Tam pada suma nawet 5 miliardów dolarów. Ja nie wierzę, że Federalna Służba Bezpieczeństwa miała taki budżet na tego rodzaju działania, może raczej 5 miliardów rubli, czyli tam wielokrotnie mniej, ale wszystko jedno, te sumy nie wątpię, że zostały w znacznej części rozkradzione, ale nie całe. Więc ta działalność wcale nie była aż tak nieudana. Ja myślę, że to, czego oni naprawdę nie umieli przewidzieć, to, że te nastroje się tak zradykalizują. No, właśnie nie wiem, no to nie jestem bycie patriotą, to nie jest żaden radykalny pogląd, prawda? Więc że jednak ta tożsamość ukraińska się okaże na tyle silna, że im się nie uda. Ale też bym chciał zwrócić uwagę, że wydaje mi się, że to miejsce, w którym oni w znacznej mierze przegrali tą wojnę, to też zresztą związane było z aktywnością wywiadowczą, bo to się rozstrzygało, moim zdaniem, na lotnisku w Hostomelu. Znaczy w pierwszych dwóch dniach operacji rosyjskiej, w momencie, kiedy ten wylądował desant, on został wyparty przez siły ukraińskie dosyć szybko, zneutralizowany. Tam byli Czeczeni, tam były jednostki desantowe, tam był specnaz. Z planów, przecieków dotyczących rosyjskich planów wynika, że oni byli tam po to, żeby zająć obiekty rządowe i telewizję. Na tak, przypomnijmy, bo może państwo już po tych 90 ponad dniach zdążyli zapomnieć, ale wszyscy wtedy wręcz obawiali się scenariusza i wydało się być przez chwilę nawet przesądzony, że to jest wojna, która potrwa kilka dni. Że służby specjalne wylądują pod Kijowem, aresztują cały rząd, być może nawet zamordują Zełenskiego. W kilka dni uda się tam zainstalować podległy Putinowi rząd. Nawet podobno Janukowicz już się szykował, żeby wrócić i przejąć władzę. Szybko się przegłosuje, że wschodnie republiki są częścią Federacji Rosyjskiej i wojna się skończy po paru dniach. Zachód nawet nie zdąży zareagować. Ten plan był taki, że z jednej strony się powoła taki rząd centralny. Ja bym powiedział, że nawet faworytem na prezydenta bardziej był Wiktor Medwedczuk niż Janukowicz. Że to tak powiem, jeden z tych liderów prorosyjskiej opozycji. Człowiek naprawdę mocno osadzony w tamtejszych realiach jednak. On teraz zeznaje, że robił interesy z Poroszenką, prawda, więc nie tylko w takim kręgu, tym kręgu prorosyjskich przedsiębiorców, chociaż o Poroszence różne rzeczy można mówić. W każdym razie, tylko ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wokół Kijowa, na terenie Kijowa i wokół Kijowa jest 6 lotnisk. Czyli jeżeli służby ukraińskie, prawda, armia ukraińska, sztab ukraiński był w stanie przewidzieć, że dojdzie do takiego desantu, nie mógł mieć pewności, które z tych lotnisk jest najbardziej zagrożony, prawda? Bo to też nie jest tak, że to, na którym się najłatwiej, prawda? Wiadomo, że jak służby to planują, to wiedzą, że to, które będzie najłatwiej zaatakować, pewnie też będzie najbardziej zabezpieczone. Więc ja mam wrażenie, że fakt, że tak szybko wywalono ten desant z Hostomela, oznacza, że wywiad ukraiński miał bardzo twarde dane, żeby podejrzewać, że ten desant nastąpi w Hostomelu. Ja myślę, że gdyby to było w innej miejscowości, bez przygotowania wywiadowczego strony ukraińskiej, czy kontrwywiadowczego, czy jak w tym wypadku je określić, to wcale by się to wcale nie musiało tak szybko dziać. Tym bardziej, że co ciekawe, znaczy w tym desancie uczestniczyli żołnierze z Gwardii Narodowej Czeczenii, czyli tak naprawdę rosyjskiej Gwardii Narodowej, no ale takiej zachowującej pewną swoją tożsamość. I wywiad ukraiński ujawnił, że miał ich, że tak powiem, rozpracowanych do tego poziomu, że pokazał ich bilingi, pokazał lokalizację ich telefonów, pokazał w ogóle cały ich ruch w tych dniach, kiedy ten desant się... Żeby przetłumaczyć to nam, laikom, znaczy pełna kompromitacja rosyjskiego wywiadu. Brak zabezpieczenia kontrwywiadowczego dla tej operacji. Na to wygląda. I pełna kompromitacja. I że tak powiem, porażka, która de facto mogłaby, może, miejmy nadzieję, że będzie kosztować Putina, doprowadzi do ostatecznego przegrania tej wojny. Bo gdyby Ukraińcy nie byli wystarczająco dobrze przygotowani do tego, żeby wywalić ten desant z Hostomela, wyprzeć, no to oni by wylądali
lądowały tam dwie czy trzy dywizje powietrzno-desantowe, specnaz, bojówki, grupę Wagnera, Czeczeni i zajęliby te obiekty rządowe. No, wjechaliby do tego, powiedzmy, słabo bronionego jak na tak ogromne miasto Kijowa, więc to mogło zupełnie inaczej wyglądać. A jednak, znaczy, umiejętność przewidzenia mnie, to jest jedno z sześciu lotnisk, któreśmy się nadawało do tego rodzaju operacji, więc musieliby całe siły przeznaczone do obrony Kijowa podzielić na sześć grup, z których pytanie, czy one by sobie poradziły w tak krótkim czasie z na tyle silnym desantem. Myślę, że ja, jak i wszyscy z Państwa, bardzo chcielibyśmy, żeby, znaczy, również i Pan, znaczy każdy z nas chciałby, żeby ta wojna jak najszybciej się rosyjską porażką zakończyła. Byłoby nawet interesujące, gdyby było tak, jak Pan, i wiele wskazuje na to, że tak jak Pan powiedział, że właśnie zabezpieczenie tego lotniska w pierwszych dosłownie dwóch dniach wojny zupełnie odmieniło jej oblicze, czy sprawiło, że Putin nagle musiał prowadzić wojnę, na którą był kompletnie nieprzygotowany. Co też jest porażką wywiadu rosyjskiego. Dużo mówi się o tym już Szojgu jest przez wielu wskazywany jako ten, który będzie kozłem ofiarnym, jak będzie tym, który, brzydko mówiąc, beknie za tą, miejmy nadzieję, jak najrychlejszą porażkę. Ale czy pańskim zdaniem Putin zechce się też w tej pięknej dla nas wizji mścić na swoich dawnych kolegach ze spec-służb? Ja myślę, że to nie jest problem, czy on się będzie mścić, czy nie mścić. On musi znaleźć kozła ofiarnego. No, sam się nie przyzna do porażki. Znaczy, więc myślę, że ja i osoby w jego otoczeniu, jak już on będzie się musiał przyznać do kompromitacji i powiedzieć, że zostały popełnione błędy w czasie tej inwazji, bo on się dosyć broni. Na przykład ta rozmowa z ministrem Szojgu. Znaczy, pytanie, czy ona jest prawdziwa, bo to oczywiście zawsze można twierdzić, że to jest fake, ale mi się wydaje, że ona jednak jest prawdziwa, dlatego że strasznie trudno byłoby spreparować taką rozmowę, żeby była wiarygodna. Nie tylko z powodów technicznych, płynności rozmowy, coś tam, ale też takich określeń, że właśnie Elwira to jest szefowa Banku Centralnego, że Francuz to jest Emmanuel Macron, bo on w tym czasie rozmawia z Macronem przez telefon prawie codziennie, gdzie Macron usiłuje go tam przekonać do tego, żeby zakończyć tą operację, tą wojnę, tą agresję. Więc on mówi, on się przyznaje, że on zatwierdził plan Gerasimowa, czyli jednak szefa sztabu generalnego, i że ten plan był, że tak powiem, jednak przez sztab generalny bardziej przygotowany niż przez ministra Szojgu, który był ekspertem od spraw zarządzania kryzysowego, klęskami żywiołowymi, a nie, znaczy, wielu w ogóle nie jest wojskowy. Uwaga, że nie powinien nawet munduru generalskiego. No właśnie, nosić. Tak, znaczy, że on nie jest żadnym żołnierzem, tylko, nie wiem, jakimś strażakiem czy kimś takim. Mniejsza o to, nie chcę deprecjonować strażaków, nawet wręcz przeciwnie. Dokładnie. Natomiast tutaj nie. Natomiast też, jaką ciekawostkę powiem, no, jednym z pierwszych rosyjskich generałów, którzy zginęli, on był drugi czy trzeci po Magomedzie Tuszajewie, czyli właśnie generale czeczeńskim, który zginął, ewidentnie dowodząc z oddziałami czeczeńskimi, które miały realizować element tego planu z pierwszych dni, to jest jego bratanek. To jest bratanek generała Gerasimowa, tam stosunkowo młody generał major, zdaje się. On zginął w ciągu pierwszych kilku dni. Ja pamiętam nawet, jak zacząłem, że zginął generał, ja myślę sobie, co, szef sztabu generalnego? Nie, to jego bratanek. Więc ja myślę, że tam to takie, on dostał takie sygnały, że jeżeli ta sytuacja się nie uda, to poniesie konsekwencje. I na przykład to, że nie przepilnowano jego bratanka, tylko pozwolono na to, żeby zginął na wojnie, to tych generałów ginie sporo. Oni giną, ja myślę, z dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze dlatego, że rzeczywiście, tak jak eksperci wojskowi mówią, że linia dowodzenia tak źle działa, że oni muszą osobiście na linii wydawać rozkazy, bo inaczej ci dowódcy średniego szczebla nie wiedzą, co robić, ale też jest tak, że oni są dosyć dokładnie namierzeni przez ukraiński wywiad, bo... To znowu jest dowodem na tu z kolei na absolutną kompromitację z kolei zabezpieczenia kontrwywiadowczego po stronie Rosjan. Z jednej strony Rosjanie zbyt nonszalancko traktują systemy bezpiecznej łączności wojskowej i po prostu im się nie chce z tego korzystać, bo to kłopot, bo to po to, żeby odbyć bezpiecznie rozmowę, trzeba pewnie wrócić kilometr do jakiegoś wozu dowodzenia i tam, a prościej wziąć komórkę i zadzwonić, prawda? No tylko, że te komórki, które oni wyciągają z kieszeni, zresztą często na kartach ukraińskich operatorów, ponieważ roaming rosyjski jest tam wyłączony, więc oni zabierają karty zwykłym obywatelom, zwykłym Ukraińcom, albo zabierają je z punktów dystrybucji, tak? Sklepów po
prostu, gdzie te karty SIM są sprzedawane, wkładają je sobie do telefonów. Ukraińcy ich nie wyłączają, bo uważają, że lepiej tych Rosjan słuchać, niż ratować tych trochę hrywien, które na tych rozmowach mogliby zarobić. W związku z czym, to zresztą co puszczą, robi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Ona właściwie codziennie puszcza nowe nagranie, gdzie tam frustrujący żołnierze rosyjscy się skarżą na warunki, albo że już mają dosyć dowódców, albo mówią, że właśnie prawie wszyscy koledzy z plutonu już zginęli, więc oni to puszczają, pokazując, że tak powiem, takie oblicze wojny, którego rosyjska propaganda chciałaby za wszelką cenę uniknąć, prawda? Więc tutaj oni się zachowują. No i w tej sytuacji namierzenie generała nie jest trudne, prawda? To jest tylko kwestia też woli jego otoczenia, żeby no, jednak uniemożliwić. No, są środki zapobiegania takiemu namierzaniu, prawda? Znaczy, jeżeli wiemy, że generał może być zlokalizowany przy pomocy identyfikacji jego telefonu komórkowego, no to się chodzi z jammerem, tak? Czyli z specjalnym urządzeniem, które mu zakłóca tą łączność i dzięki temu on nie jest na namierzeniu. On oczywiście nie może dzwonić za każdym razem, no włącz się na 10 minut, ja sobie zadzwonię, a potem się ten jammer znowu włącza, więc to nie jest tak, że oni są zupełnie bezsilni. No, trudno sobie wyobrazić, żeby z jakimś dowódcą średniego szczebla czy w ogóle szeregowym żołnierzem ktoś z tymi urządzeniami chodził, ale chciałbym zwrócić uwagę, że zginął dowódca wojsk radioelektronicznych, tak? Czyli facet, który za to odpowiadał. Czyli dlatego, właśnie dlatego chciałem, żebyśmy o tym również porozmawiali, nie tylko o tych zagadkowych zgonach, dlatego, że no dużo rozmawiamy bardzo o tym, jak szokująco kiepsko wypada na tej wojnie armia rosyjska. Wszyscy byliśmy przekonani, że to jest właśnie druga najpotężniejsza armia świata. Oglądaliśmy z przerażeniem te defilady wojskowe z tym super nowoczesnym sprzętem. Tu już wszyscy eksperci i wojskowi zdążyli wyśmiać ten nowoczesny sprzęt. Okazuje się, że armia rosyjska to już nie będę... powtórzę już po raz N10 to, co państwo słyszeli, że to kolos na glinianych nogach. Ale już od zimnej wojny byliśmy też nauczeni i przyzwyczajeni, że rosyjski wywiad, że rosyjskie służby specjalne są super skuteczne, są wyjątkowo dobrze robią to, co robią. Mieli no przerażająco dużo doświadczenia w prowadzeniu często brutalnych operacji specjalnych, a nagle okazuje się, ja nie wiem, jak pan ocenia, czy kto wypada w pańskiej ocenie gorzej na tej wojnie, armia czy wywiad? Trudno mi powiedzieć. No, wywiad z całą pewnością, wie pan, wywiad po to, żeby miał, jak to się mówi, dobre pozycje na tym wrogim terenie z punktu widzenia wywiadowczego, powinien odrobić lekcje przed samą agresją. No jak widać, nie całkiem to wyszło. Znaczy, cały czas się okazuje, że są ujawniani różni tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Na przykład w około 10 kwietnia, wtedy, kiedy został zatrzymany Medwedczuk, okazało się, że w tym konwoju, który został specjalnie przygotowany, żeby lipny konwój wojskowy, który miał jechać do Tiraspola, znaczy do Naddniestrza, znaczy pewnie formalnie nie, bo to ukraiński konwój był, a nie rosyjski, ale w każdym razie okazało się, że tam byli czynni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Ukraińskiej, prawda? Więc to przeżarcie niestety tą rosyjską agenturą nadal jest aktualne, mimo ogromnej pracy włożonej przez kontrwywiad ukraiński, żeby tych ludzi wyczyścić po 2014 w tym roku wywalono co najmniej 1000, około 1000 funkcjonariuszy, mając dosyć konkretne dane o ich relacjach z Rosjanami. Nie tam, że ogólne podejrzenie o tym, że oni mogliby mieć prorosyjskie sympatie i tam utrzymać kontakty. Nie, no to były prawdopodobnie udokumentowane billingami, udokumentowane spotkaniami. Nie zawsze wszczęto postępowanie karne o szpiegostwo, bo być może na szpiegostwo dowodów bezpośrednich nie było, ale było wiadomo, że tych ludzi trzeba się pozbyć. Więc pomimo daleko idącej czystych, tak, co 30 funkcjonariusz wyleciał ze służby albo został objęty postępowaniem karnym. Mimo wszystko ta rosyjska agentura tam jest. Natomiast rzeczywiście nie radzi sobie wobec skutecznie działającej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i nie radzi sobie w takich realiach, kiedy na przykład nastroje są zupełnie inne niż oni się spodziewali. Tak? Ich, że tak powiem, możliwość działania jest bardzo, bardzo z tego powodu ograniczona. Więc tutaj jakby wracając do tej służby. Natomiast co można powiedzieć o armii? No, mi się wydaje, że tutaj nie sprzętu po prostu nie... Znaczy, moim zdaniem, zawiódł sprzęt. Czy na ile rzeczywiście ten żołnierz rosyjski zawiódł? Trudno mi powiedzieć. No, słyszy się o tym, że to byli niedoszkoleni poborowi, którzy po tam kilkutygodniowym przygotowaniu już zostali rzuceni na front. No, w niektórych przypadkach nie, prawda? Na przykład te dywizje pancerne, które kierowały
się w stronę Kijowa na samym początku wojny, nie wiem, Tamańska czy inne, to były no jednak dosyć solidnej reputacji jednostki wojskowe, nie złożone z poborowych o tam kilkutygodniowym przeszkoleniu, więc tutaj nie wiem. Natomiast to, że im zawiódł sprzęt, na przykład to, że te kolumny wojskowe na samym początku taka była 60-kilowa tak, kolumna. Wszyscy baliśmy się, że nas wielka kolumna czołgów, tak, która zaraz przyjedzie i zajmie Kijów. No tak, ale nawet w okolicy Kijowa nie dojechała. Ale te drogi nie były, one nie były w stanie zjechać z utwardzonych drog. Prawda? Więc co to jest za sprzęt? Znaczy, to ma być sprzęt bojowy, który w przypadku, nie wiem, trochę innych warunków terenowych. Ale znowu wracamy do kwestii wywiadu. Zadaniem wywiadu jest rozpoznać, tak, czy ta droga się nadaje do tego, żeby tak duża kolumna wojsk przejechała. To jest całkowita ABC. Ja zresztą bym chciał zwrócić uwagę, to jeszcze ta kolumna wojskowa i przeszkoda, jaką jest Dniepr, tak? Czy inne rzeki. Ale na przykład fakt, że ewidentnie w tym rosyjskim Blitzkriegu oni uważali, że kluczowe dla tej wojny będzie wkroczenie ze strony Białorusi. Dlaczego ze strony Białorusi? Dlatego, że no, linia Dniepr to jest ogromna rzeka, prawda? I przekroczenie w warunkach bojowych jest niezwykle trudne. W związku z czym oni założyli, że wejdą na zachód od Dniepru, prawda? Że zbliżą się do Kijowa. Proszę zwrócić uwagę, że oni dużo dalej dotarli na zachód od Dniepru. Właściwie doszli do... Tylko, że tam są po drodze bagna Prypeci i tam są trzy drogi na krzyż, prawda? Przez tą, więc z kolei wojskom ukraińskim, tej lekkiej piechocie wyposażonej wyłącznie w wyrzutnie przeciwpancerne, nie było jakichś poważnych liczb ciężkiego sprzętu, udało się na tyle spowolnić działanie tych rosyjskich dywizji, że one właśnie po pierwsze nie dotarły na czas do Hostomela, a po drugie w momencie, kiedy one dotarły do granic Kijowa, to już wytraciły całą energię, prawda? Więc zużyły zasoby na nie wiem, paliwo, amunicję i to wszystko, bo ta operacja przebijania się przez te właśnie bagna Prypeci trwała na tyle długo, że już wszystko było za późno. Więc tutaj niewątpliwie tego rodzaju rozpoznanie zawiodło. Tak, tak, no i miejmy nadzieję, że ten wywiad będzie cały czas tak skutecznie zawodził i tak jak pan Piotr powiedział, ta wojna skończy się porażką rosyjską, sromotną, miejmy nadzieję, porażką rosyjską, bo przypomnijmy, każdy dzień tej wojny to są kolejne cierpienia narodu ukraińskiego. Liczymy, że szybko się to szaleństwo skończy. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy, że zechciał pan do nas przyjść. Mam nadzieję, że państwo czują się dużo mądrzejsi po tej rozmowie, niż czuli się, kiedy do niej siadaliśmy. Ja na pewno tak. Więc dziękujemy bardzo za rozjaśnienie. Dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Zapraszam państwa już jutro na kolejny raport. Tym razem Walczaka. Tomek skoncentruje się na kwestiach gospodarczych. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak wielki kryzys nas zaraz czeka. No bo wiemy niestety, że kryzys będzie się pogłębiał w związku z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. A ja już w piątek państwa zapraszam, zrobimy sobie raport mocno polityczny. Będziemy mieli dla państwa trochę świeżych sondaży i fajnych, mocnych analiz politycznych. Do zobaczenia.